Dzień dobry, wcześnie rano. Dźwięk może być trochę do kitu, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale żadnych mikroportów nie wziąłem, także zwykły telefon w samochodzie w trakcie jazdy. Wiedziałem, że będą dosyć ciekawe odpowiedzi. Zamieściłem to na kilku platformach. Słuchajcie, po pierwsze, ja również, no pierwsze jak zerknąłem na ten wydruk na szybko rano w poniedziałek, to stwierdziłem, znaczy tak, ja stwierdziłem, że nawet w ogóle tej przerwy nie potrzeba, bo ja skupiłem się wyłącznie na jeździe. A kto zerknął tam, to zwrócił uwagę, dlatego specjalnie zamieściłem jeszcze wyświetlacz tachografu, że tam na wydruku, na wyświetlaczu jest 4.15, 4.16 samej jazdy. No i teraz, jadąc tylko i wyłącznie, posiłkując się tylko i wyłącznie rozporządzeniem 561, którego mam nadzieję kierowcy w większości dobrze znają, no to tam mówimy o przerwie po jeździe, po 4,5-godzinnym okresie jazdy 45-minutowym, który możemy podzielić na dwie części, pierwszą trwającą co najmniej 15 lub drugą trwającą co najmniej 30 minut. No, czyli w tym przypadku, gdzie mieliśmy 20-25, a i owszem, pierwsza 20 byłaby traktowana jako 15, natomiast druga 25 no, byłaby niczym, bo nie stanowi co najmniej 30 minut. Ale przecież nie, ten kierowca nie wykorzystał 4,5-godzinnego okresu jazdy. Czyli ta przerwa 20 teoretycznie tam nie była wymagana, ani później też nie była wymagana. Dlaczego później? Dlatego, że poszedł już na odpoczynek dobowy. Po tych 4 godzinach, 15 minutach jazdy poszedł na odpoczynek dobowy. Ja już tam dodatkowego kilka do mrowiska nie wrzucałem, dlatego że ten kierowca dodatkowo na każdej przerwie wylogowywał kartę i potem się zalogowywał. Jak ktoś zwróci uwagę, to mamy właśnie stopki zrobione z momentem logowania i wiadomo, że ta karta była wyciągana w trakcie tej przerwy. Po co? Po co? Po to, że omawiałem ileś filmów wstecz odnośnie odpoczynków dobowych, tygodniowych, opuszczania pojazdu i tak dalej. Tam jest jasno opisane, nie będę znowu z burzy wywoływał. Ale wracając do naszego przykładu. Część z Was no, słusznie odpowiedziała, że oprócz tego mamy inne przepisy. Niektórzy wskazywali kodeks pracy nasz polski. Nikt chyba nie wskazał polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, która właśnie, albo pomieszał to z kodeksem pracy, która właśnie nakłada robienie nam tych przerw 30-45-minutowych, czyli w zależności ile czasu w danym dniu pracujemy. Do 6 godzin, od 6 do 9 godzin, czy powyżej 9 godzin. Ktoś skomentował, że przecież to kierowcy nie interesuje, za to zostanie ukarany pracodawca, a nie kierowca. No sorry, no ale polska ustawa o czasie pracy kierowców samej nazwy została stworzona z myślą o kierowcy. Dodatkowo, słuchajcie, została sporządzona na podstawie unijnej dyrektywy, która została wydrukowana, nazwijmy to, przed powstaniem 561. Mogę z pamięci nie pamiętać. Dyrektywa unijna 2002/15, czyli 2002 rok. I tam jeden z artykułów, 4 lub 5, mówi o przerwach dla kierowców, którzy w trasie są. I tak jak w polskiej ustawie o czasie pracy kierowców, reasumując, czyli polska ustawa o czasie pracy kierowców nawiązuje, została utworzona na podstawie tej unijnej dyrektywy. Zatem należy domniemać, że w każdym państwie
taki akt jak ustawa o czasie pracy kierowców u nas jest sporządzona na podstawie tej unijnej dyrektywy. Zatem tam mamy taki zapis, że pracując od 6 do 9 godzin należy nam się co najmniej 30 minut przerwy, a powyżej tego czasu, czyli tych 9 godzin, 45 minut przerwy dla kierowcy się należy, nie dla pracodawcy. I wracając do naszego przykładu, znowuż, tam jak sumujemy sobie cały dzień pracy, ja tego jeszcze nie zrobiłem dokładnie, nie policzyłem tych minutek, bo nie ma stopki z podsumowaniem, żeby było trudniej, tak, panie Przemysławie, to myślę, że jest tam spokojnie około 9 godzin zrobione lub nawet powyżej 9 i załóżmy, że jest rzeczywiście powyżej 9 godzin, czyli w ciągu dnia tego pracy pan kierowca wykorzystał 4:16-4:17 na jazdę, zatem nie przekroczył czasu 4,5-godzinnego jazdy, czyli nie musiał wykorzystywać przerwy wynikającej z jazdy, ale był zobowiązany do wykorzystania przerwy wynikającego z czasu pracy kierowcy na drodze. No bo też tak słuchajcie, na logikę, no dobra, nasz ten kierowca przykładowy pracował 9 godzin 15 minut. No nie wyobrażam sobie, żeby przez te 9 godzin pracować, nie wykorzystać kompletnie nic, żadnej przerwy. Podzielił tą przerwę na 20-25 minut. Nie ma problemu, bo przerwę pracowniczą możemy sobie dzielić na 15. Czyli to mogą być 3 15, 15, 15, 15. Ja wiem, że większość pracuje w ten sposób, że jeżeli dzieli tą 15 i 30 w pierwszym 4,5-godzinnym okresie jazdy, to jednocześnie ta przerwa wynikająca z jazdy wchodzi nam w przerwę wynikającą z ustawy o czasie pracy kierowców, łączy ją niejako, czy też wynikającą ze wspomnianej dyrektywy 2002/15. Zatem tak, ten pan prawidłowo zrobił przerwę wynikającą z czasu pracy i te 20 na 25 jest jak najbardziej prawidłowe. Kropka. Tyle na dziś. Koniec kijka w mrowisku szerokości.